Wspieram Bogusław Górniczewski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego, Podwale, Grodzka. Tutaj w dniu dzisiejszym około 12:20 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem osoby pieszej. Kierujący samochodem Renault Laguna podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa osobie pieszej, która przechodziła na oznakowanym przejściu, która również posiadała zielone światło. W wyniku tego zdarzenia obrażeń doznała osoba piesza, została przewieziona do szpitala. W tej chwili trwają czynności mające na celu ustalenie jeszcze dokładniejszych faktów. W zdarzeniu drogowym brał udział kierujący samochodem Laguna. Jest to mężczyzna, mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego. Natomiast osobą pierwszą była kobieta, mieszkanka Jeleniej Góry. Na chwilę obecną badanie stanu trzeźwości wykazało wynik zerowy u obu uczestników tego zdarzenia drogowego. Kierujący swoją nieuwagę tłumaczy faktem, iż został skupiony przez słońce i niestety nie widział osoby pieszej na przejściu. Jednakże tutaj musimy zwrócić uwagę, iż przejeżdżając przez wszystkie przejścia dla pieszych należy zachować szczególną ostrożność, a wykonując manewr skrętu w lewo musimy być przygotowani na to, że piesi mogą znaleźć się na przejściu dla pieszych. Osoba piesza, która brała udział w tym zdarzeniu, w wyniku doznanych obrażeń została przewieziona do szpitala. W tej chwili oczekujemy na informacje o jej stanie zdrowia i wtedy będziemy mogli odpowiednio zakwalifikować to zdarzenie.